21 maja, wtorek z Ewangelii Świętego Marka. Jezus i jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze, lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, że nie chciał, żeby kto wiedział o tym, co on czyni. Działalność w ukryciu, gdzieś w tajemnicy. Zobaczmy, dobro nie lubi rozgłosu. Dobro jest czynione właśnie gdzieś tam w ukryciu. Zło lubi manifestować swoją siłę, swoją moc. Po co? Po to, aby zniewalać. Dobro nie lubi. Dobro jest ciche, pokorne. Dobro potrzebuje czasu na wzrost, na dojrzewanie. A zło od razu, takim wielkim boom, chce atakować. I Pan Jezus zabiega o ten czas w ukryciu. Dla czynienia dobra trzeba ukryć się zupełnie, schować. By ci, którzy są cwaniakami tego świata, wścibscy, nie przeszkadzali. Jezus chciał, by nikt nie wiedział o tym, że właśnie, że On jest bardzo blisko. Bo kiedy On ukrywał to dobro, to tego dobra było jeszcze więcej. Kiedy je ujawniał, pokazywał, to mobilizował tym też zło do działania. Dobro w nas ma zwyciężać zło. Zło dobrem zwyciężać. Tylko to dobro nieraz właśnie trzeba czynić tak po cichutku, bo ono wtedy ma ogromną siłę, ogromną moc. Obyśmy takim pięknym dobrem umieli docierać do drugiego człowieka, do ludzkiego serca, ludzkiego myślenia i zawsze pokazywać na Jezusa, na Boga, na wiarę, na prawdziwą miłość. Zło dzisiaj musi być zwyciężone, pokonane, bo ono się panoszy. Ale możemy uczynić to my poprzez piękne świadectwo naszego życia, świadectwo dobra. Obyśmy byli, jak mówił brat Albert Chmielowski, dobrymi jak chleb, aby każdy, kto przyjdzie, mógł wziąć kawałek i się nim nasycić. Nasycić dobrem drugiego człowieka. Z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.